Siemaneczko, cześć, czołem, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie, moi drodzy, jesteśmy w obozie. Mamy kury, mamy konie. Chyba mamy konie, mamy konie, ten jest mój koń, proszę bardzo. Ten jest mój koń. Mamy tutaj dwa konie, proszę bardzo, te dwa konie też są moje. A tu mamy jakieś zadanie, no dobra, to może zacznijmy od tego zadania. Get Jose R. You want to go hunting? Pewnie, że chcę. What are you hunting? An elephant? I wish. No, I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. Oho, to grubo. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. No to szli i śpiewali. You still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big shire horse for a while now. Ja nie chcę tego konia, unruly bastard. Where'd you get him? Some big loudmouth bastard tried to rob me, was out riding, so I... Well, you know how it is. A, to jego koń. Dobra. Let's take him to Valentine. It's on the way. Sorta. There's a decent dealer there. We'll unload him. You could buy yourself a new horse. Put your saddle on them. Let's get going. Okay. Okay. Możesz zdjąć siodło ze swojego konia, aby stał się twoim koniem. Dobra. To chcę zdjąć z tego konia na przykład. Mogę zdjąć siodło? Przecież to jest mój. Mogę go poklepać, dobra. Ale czemu nie mogę zdjąć z siodła? Haliera, dobra, a tu jeszcze jest gdzieś mój koń. O, ten mój koń. Nie? Ten. To mój koń? Uskurkowany. Mój koń. Wszystkie konie do mnie. Ten to dziki. Dobra, trzeba będzie siodła. Mogę to siodło wziąć? Wziąć na swojego konia. No dobra, ale ja mam trzy konie, no. Z tego bym chciał zabrać siodło. No dupa, chyba nie mogę, czyli tylko te mogę siodło. Ściągnij siodło, ha. Dawaj. I na tego wielkiego założymy. On nie będzie mnie kopał. Jaki wielki ten koń, kurde. Pewien skoń się zmocniła. Are you going to mount up? Okay, boy. Okay, boy. Okay. All right, let's head into town. No bar fights, please. I heard about that. I'll do my best. We're heading out. Might be gone a couple of days. Konie z drogi. Nie mam klaksonu. Dobra, jedziemy, podejrzamy za Hosą. I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now. Just about. That turned into a long day. O kurde, na co mi te konie? Remember? Czekaj, stój, kurde, brrr. Brrr, hamuj pięto. Czekaj, bo muszę te konie, czekaj. Cara. Zaraz go dosiądę, poczekaj, bo muszę iść tech najpierw. Każ uciekać. Sio. A ty? Ty też, do tego co? Poklep. I też każ uciekać. Tamten chyba wrócił, nie? Albo gdzieś biegnie.
Dobra, zobaczymy za chwilę. Zmienia się? Był na wysokości, a nie zmienia się. No dobra. Na co mi ten koń? Nie mogę go, kurde. No dobra, to może sprzedamy dwa konie, co? Chodź. No co, teraz nie chcesz iść? O kurde, nie ten koń. Kurde, ale jaja. Ej, Mietek. Uciekaj. Ty też byś uciekł. Tylko ten to tak naprawdę to nie jest mój koń chyba, co? Dosiądź swojego konia, a ten... Pa, no ryjem mnie zrzucił, ty. Co za durny koń, no. Dobra, ale... Wszystko, ale jestem w miasteczku poszukiwany, więc będę musiał zapłacić... Będę musiał zapłacić chyba grzywnę jakoś, żeby mnie nie zabijali. Może tak, co my tu mamy? Łuk. Dubeltówka. A tu co możemy? Dobra. Chowaj wszystko i jedźmy. Iho! Epa, epa, zobaczymy jak ten koń szybko lata, nie? O kurde. Słabo lata. Ale włączmy przerywnik filmowy. O, ja na przerywniku filmowym ładnie będzie jechał wzdłuż wyznaczonej trasy. To mi się podoba. O, proszę, jak pięknie. Co, gdzie teraz? Ale ten wielki koń mi się podoba właśnie, jest taki wielki bydle, nie? Wszystkie takie małe pierdółki, a te bydle wielkie. O, dodatkowe konie będą stajni, moi drodzy. O, proszę, przecież ja to byłem u tego jełopa. Aha, czyli co, muszę tu wjechać, tak? Okej, siadaj. Tik, tik. Dzień dobry. Hey, how can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Yeah, you looking to sell? I sure you. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. No dobra. Danie konia do stajni pozwoli ci na przechowanie go do czasu, gdy będziesz go znów potrzebował. Jeśli sprzedasz konia, otrzymasz zamian podaną kwotę. Sprzedaj za 65 lub został go stajni. Dobra, sprzedajmy go. Iha! Morgan. Za 15 dolców. Kusak amerykański. Ten 4,5-stówy kosztuje, jasny gwint. Koń pełen angielski, proszę bardzo. Jakie oni mają staty? Ten ma dobre staty.
Morgan ma takie sobie. Kusek amerykański, taki w miarę. Ten by był chyba najlepszy. O ten. Zobaczmy, co możemy wprowadzić. Imię, mój koń. Mietek. Mietek. Dobra, tylko dajmy z dużej. Mietek. Mamy konia. Zarządzaj posiadaniem... O, rząd... Co? Rząd i dodatkowe... Wyposażenie. Siodła. Proszę bardzo. Widzieliście? Co my mamy? Jakie cuda? Siodło kupione wcześniej. Jakie mamy? Nowo paso. A co on daje? Minus co? Tempo zużycia rdzenia, tratata minus 12. A jakie jest najlepsze? O proszę, jakie można kolory. Jebutwa noga. Co jeszcze mam? Yuki. Ulepszone Yuki. Oczywiście, że ulepszone Yuki bierzemy. To na pewno. Ale to zara. Strzemiona. Czy to wpływa na coś? Niespecjalnie. Ale kurde, dobra, mam tego konia, ale czy mogę go zmienić jeszcze? Wygląd. Wygląd czego? Grzywa. Zwykła. A można. Długa. Mietek z warkocza. O, jaki irokes? Może krótka, co? Nie, irokeza, bo to ma być mietek, nie? O, kolorowy. O, niebieski. Tego, bierz. Dobra, a ogon? Ło! Mietek z warkoczem będzie latał, jak będzie ich tłuk. A to kosztuje wiązanie warkoczy. To nie. To tylko to. 2,50. A posiadam naturalny. Dobra. To zostało dodatkowe. Co mam dodatkowe? Zestaw przedmiotów dla konia. Co to jest? Informacje. Proszę bardzo. Wciśnijmy tego taba i zobaczmy te. Plus 5. Nie wiem co kupiłem, ale coś kupiłem. Rząd i dodatkowe usługi. Jaki rząd? Co to jest? Aha, rząd to nie. Kup zapasy dla konia. Co to jest? Jabłko, proszę. Wszystko kosztuje. Pogięło was. Ma pan umowę, a jeszcze bym się zmienił w sobie co nieco. Ale bym się zmienił siodło, bym się Yuki zmienił. And on me, a new grooming brush and some treats. Appreciate it. Yeah. All right, you. You treat this fellow well. I know he's gonna look after you just fine. No dobra. Looks like a nice animal you got there. Pewnie skąd się zmocniła. No dobra. A jak ja bym chciał jeszcze tu zmienić co nieco? Mogę coś zmienić? Każ uciekać, zbadaj. Mietek. Mietek jest koniem angielskim. Dobra, przestań prowadzić. Gdzie polazłeś? Chodź no tu. No nie, chciałbym go jeszcze ulepszyć, no. Dobra, dawaj. On tu coś ma. Ma. Wszystko ma. Dobra, nowego konia mam, ale co z tego? Szybszy jest, ma więcej wytrzymałości.
But this time, we're doing the chasing. No dobra, jak ma więcej wytrzymałości, się zobaczymy. Fine. Ain't it about time you let it go now? It was a year, Jose. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's code. He knows that. Nie, on się wcale prawie nie męczy, ten koń. Przynajmniej teraz, nie? I co, kto pierwszy? To dwa takie same można by powiedzieć, bo ten... Idiot, ja ci zaraz dam, idiot, ty. Kurde, ale dobra, już wiemy, że będziemy mogli odwiedzać stajnie, będziemy mogli przyprowadzać tam jakieś konie. Złapane, sprzedawać, czy coś. Tak mi się wydaje przynajmniej. Oby tak było. Rezerwat Wapiti. Yes, I remember this place. Moonstone Pond. We're going the right way. Co tu się wydarzy? Na pewno coś dziwnego. Ze nie konia czasem left tap i R, aby otworzyć koło tap i R. Konia. Co tu mamy? Zapasy. Specjal dla kunia. Duże maski do czego? Skrywa tożsamość podczas popełnienia przy... Troje własne, strój, QE, właśnie. Czekaj, nie to. Używanie do pielęgnacji. Stymulanty, orzeźwiacze dla konia. Co ci konie zapewnią złoty rdzeń na jeden dzień? Na krótki czas, a tu? Okej. Marchewka. Przywracała mało część rdzenia i zdrowia, bla bla bla. Dobra. No dobra, jak tak sobie każe, to niech se tak będzie, musimy, dobra, jedziemy objechać te jeziorko. Łuk, na co mi łuk? Nie, ja chcę łuka. Boltówka. Dwa szybkie strzały i po misiu będzie. Chyba. Jak mi nie odgryzie znowu głowy. Ja nie mogę, nie możesz jechać na skróty. Maybe we should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a 22 caliber varmint rifle. I have hunted rabbits before, you know. No dobra, dawaj ten łuk. Yes. And obliterated them with a shotgun of iron. Tam poszły te króliki, no to jedziemy. Right. Poluj króliczka. To jedziemy upolować królicka. O, 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 są. O, o, o. Hamuj. Spokojnie. Jednego mamy. Zabierzmy go w całości może, co? Gdzie ten Jose? Rzuć królika mu na... Da się rzucić
Królicka? Da się. Ładuj. Ale to może da się więcej króliczków złapać. Albo i nie. No dobra, mamy króliczka i tyle, no. Ale mu się zobudź będziemy, no właśnie. Przyświętałem otwór szkoły wyboru. Wyboru broni, no ale co mi to da? Przedmiotów. Obóz. Co tu mamy? Maści? Tu mamy obóz. Czyli taki myk. Patrzcie, jaki ładny, piękny obóz. Delicious on an open fire like this. Fine by me. Dobra, czyli przy ognisku musimy coś wytwarzać. O, proszę bardzo. Możesz kupić 6 sztuk. Co możemy jeszcze tu zrobić? Pielęgnacja konia, polowanie, broń, amunicja, remedia, nic, tylko to możemy zrobić, tak? Tu upieczmy go. No i co, i mogę go zjeść? No to zjemy go. No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. Ciekawe czy ten, czy się psuje mięso. Czy się okaże. Zwykła zwierzyna drobna. Upieczmy te 6 kawałków. Nie będziemy jeść surowizny. Chowajmy, jak będziemy głodni, to sobie tam dojemy, nie? Dobra, schowajmy. Ile tam jeszcze tych kawałków zostało? 3. Takie małe kawałeczki. No trochę to jest takie, bym powiedział, no... sztucznie przeciągane, no ale dobra, niech będzie. Jakby nie można było zrobić, nie wiem, wszystkiego naraz, nie? No i dobra, pyk. Zapasy nie ma więcej. Okej. I co teraz, Mietek? Well, we better get some rest. Jak przyjdzie niedźwiedź w nocy? Wybrać na jakby chcesz spać. No dobra, 7 godzin. Nie mam innego wyjścia. Nie mam wyjścia, jak tylko 7 godzin przespać. Budka. Siemanko. Oczywiście. Oczywiście. Nawet dwie. Ja też sobie kawę łyka wezmę. So, what's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. I'll tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. I grew up in the mountains, Arthur. I was virtually weaned. Proszę bardzo, receptura. Muliste mięso ryby razy jeden i jeżyna. A mam jakieś inne receptury? Golsteria, jeżyna. No dobra, no to wytwórzmy to.
Zobaczmy, co on tu będzie z tego. Silna przynęta. No wyjdź. Rwijmy go, no to zobaczymy. Ja muszę jeszcze konia pogłaskać, nie? Okej, let's go! Dara, czekaj, bo to... O, B, mogę wyczeszać go, dawaj, chodź go wyczeszemy najpierw. O, żeby był czysty. Musi być dobra więź z koniem, nie? No, nakarmimy go jeszcze? O, ja go karmię, on sra. Co za dziad. Dobra, wsiadaj. O nie, no bez przesady, no przecież nie będę. I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever think about getting out of the life? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but I think we lost your back. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Ja już go słyszę nawet. Look for tracks, dung, bones, any sign of him. No coś musi tu być, nie ma nic. O, jakaś... Nie ma. Jakiś krzak. Tu coś przy krzaku jest. Coś jest. Zbadajmy, co to jest. Good. Let's hope it's him. Can you tell which way he went? No przed siebie zapewne, no. Gdzieś tam. O, będzie kolejny ślad tu. Co to się... Co to? Flaki? Ryby? Pójdziedzona ryba. O Jezu, gdzie się chowasz, chłopie? Nie bardzo jeszcze rozumiem, o co tu chodzi z tym zacznij tropić, ale tu coś było. Zesrał się, zjadł ryby i się zesrał, proszę bardzo. Niedźwiedzie gówno, ładnie. Jeszcze świeża, a skąd wiesz, że świeża? Próbowałeś? Czyli on gdzieś tu jest, w jaskini zapewne. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up in each look. Either that or we could place bait here. That could work. Which do you think? Zostawiamy przynęte, dawaj. Let's bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead, looks like a good spot for it.
Myślisz, że to będzie dobre rozwiązanie? Może być, no. O tu, na otwartym terenie, dawaj. Czy to jest to? To jest to. Silna przyjęta wabi drapieżniki w okolicy, z których można pozyskać skórę w nienaruszonym stanie. Proszę bardzo. I gdzie my mamy się schować teraz, żeby nas nie zjadł? Udaj się w pobliże głazu. Dobra, ja tu... Ej, ale ja nie mam tego. O kurde, broni nie mam. Na laso raczej go nie złapię. Na pistolet. Wielką bliznę. Gdzie są konie? Jak są może, to może... Są konie. No co ja... Tu nie wiesz. Nie wiesz. Trochę durne te zadania, dobra. Ja bym chciał tu, proszę. Co byśmy wzięli? To. Dubeltówkę. I to. Weź to wszystko. I teraz możemy go śledzić. Teraz możemy to zrobić. Mamy broń. To tak zrobimy, moi drodzy. Tak zrobimy. I się schowamy w krzakulce. Dobra, dobra. Daj się w pobliże głazów. A dlaczego w pobliże głazów? Ja bym chciał gdzieś dalej się schować. O, tu na przykład. To bym chciał. Gdzie ten miotek jest? Tu jest. Jakoś się zmieniało. A kamera. On tu jest gdzieś. No i co? Poprawnie czy nie? Co jest niepoprawnie? Dostał do pala. Wytrzymałość. To już go nie widać? Uciekł? Kurde, no nie wierzę i znowu uciekł, no ja pierdzielę, wkurza mnie to trochę, że odejdzie się kawałek i porzucono. Nic nie porzucono, goniłem niedźwiedzia, kazaliście mi go zastrzelić, a teraz co? Dobra, idź, Jose. Jose, idź sobie, kurde, Jose, właściwie nie Jose, tylko Jose. Weź, idź to, zrób, co ma zrobić. A ja tu będę go pilnował. No tylko... Nie mogę. Gdzie ten baran jest? Zesrałeś się już w gacie? You know what, Arthur Morgan, I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar
gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. Przyda się na pewno. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming, or you gonna track that monster? Well? Nie, zostanę. You coming or not? I'm gonna stick around here for a while. I'll see you back at camp. Yeah! No to na razicho. A ja se poszukam niedźwiedzia. Misja wykonana. Podnieś i zbadaj. Marchew zwyczajna. A skąd ja tą marchew znalazłem? Jak ona wyglądała, ta marchew zwyczajna? No dobra, niedźwiedź uciekł tu. Tu coś jest. Zbadajmy patyczki. Don't seem close. Dobra, tu mamy co? Znowu się zesrał? Skurkowaniec. On to chyba ze strachu jak uciekał. On tam łazi. Dubeltówkę. Ustrzelimy go. Tak to go nie ustrzela. Trzeba byłoby jakoś to go... ciesz. Ups. Houston, mamy problem. To nie będzie takie proste upolować takiego misia. Co najgorsze, nie żyjesz. Ale nic, będziemy polować, aż go polujemy. Co jak co, ale... jedziemy go polować. Tylko tam mapa miała być jeszcze jakaś, nie? Zobaczmy tu mapę. Gdzie ta mapa? Gdzie się patrzę, a może w tych przedmiotach ją mam gdzieś. Szmic, tu możemy coś wybrać, nie możemy. Ale ja bym tego misia upolował. Ale weź się, to jest z tej strony, nie? Jebut. Gdzie ten misio jest? Jakby go tu... upolować. Skały to były tamte. Którą broń mam? Tą mam. No dobra, ona powinna być dobra. Tylko coś mnie tu martwi, ta mapa. O, właśnie to. Użyj. Proszę bardzo. No to a gdzie ja jestem teraz? Czytaj, R. Puma, bizon. Proszę bardzo, kojot. 8, niedźwiedź. Okej, gdzie tu niedźwiedź jest? Ale gdzie ja jestem? 8, 14. Grubo. Ja bym na te bizony pojechał. Tylko pytanie, gdzie ja jestem? Mały? Czekaj, to tu, ósemka to jest chyba niedźwiedź, nie? Tu nic nie ma. No ósemka to jest niedźwiedź. Mały staw jest, tak. Dziki. Bizony w górach gdzieś. Tu jakieś bawoły. No i dobra, zobaczymy. Pójdziemy go pośledzimy trochę. Gdzieś tu był, tak? Jelenie. Jelenie to nie. Podnieś... tu! O, właśnie! To są te zioła jakieś, halo. Tak to wygląda. Czy to ta marchewka?
Żeńszeń, właśnie. Kwiaty żeńszenia. To już wiem, jak wyglądają kwiaty żeńszenia, moi drodzy. Ale ja bym chciał tego niedźwiedzia zaatakować. To było tu? Chyba tu. Albo i nie. No i dobra, no to teraz sobie kurde poszukamy tego misia, gdzie on kurde jest. Szczerze powiem wam, że nie wiem. Ale on mnie tu zaatakował, przy tych krzokach chyba, nie? Czy nie? Nie, nie w tą stronę. Tam. Źle. Tu. Nie ma nic do zbadania. Tu jeszcze jakieś kwiatki rosną. Może te kwiatki da się podnieść? Da się, proszę bardzo. O, niebieskie kwiatki. Co to dają nam niebieskie kwiatki? Śnieżyczka purpurowa. No to dobra, dawaj je. Dobra. Czyli fioletowe kwiatki to już wiemy, co to jest. Czerwone kwiatki to jest żeńszeń, też już wiemy. Dobra, misio był gdzieś tam. O, tu coś, coś było. Podnieś. Białe, coś białe jest. O. To była ta marchewka, tak? Marchew zwyczajna. Białe to są... O, białe to są marchewki. Ale marchewki są czerwone, a nie białe, nie? Dobra, w każdym razie misio był gdzieś tu. Więc jedziemy. Tutaj coś możemy jeszcze podnieść? Nie możemy. Tu jakieś kozice górskie. No nie ma misia, no o, nie, nie ma misia, no tych nie będziemy łapać, bo mnie te mnie nie interesują, ale może dojdziemy do jakiejś dziury tego misiaczka. Owca gruboroga. Wygląda na... Nie wygląda. Już myślałem, że tu byłaby jakaś jaskinia. Ale chyba nie. Chyba nic ciwo, nic tego. Kiedy indziej go wytropimy w takim razie. Dawaj, kunia. Koniec zbyt daleko. No dobra. Ja też jestem gdzieś bardzo daleko. Właśnie, ten koń nie słyszy, bo on głuchy. Dobra, plus 20. Nie wiem, co to jest, ale plus 20. Coś było. Może do wytrzymałości jakieś. Coś tu mamy. Tu nic nie mamy tak naprawdę. O, gdzie ona jest? Mogę, ale gdzie ty jesteś, powiedz. O, jeszcze tu niebieskie kwiatki zabierzmy. Śnieżyca purpurowa. Dobra, zaraz cię uwolnię, kobieto, tylko powiedz, gdzie ty jesteś. I co ja będę mógł z tej śnieżycy robić? O, siema, tu jesteś, cześć. My legs all numb. Please hurry.
Co ja mam zrobić z tą kobietą? Pomogę, na pewno, że ci pomogę. Kobieto, masz. Yes, yes. Just lift as hard as you can. Oh, thank you. Thank you, you saved me. Oh, that was bad. Okay. Sure. I could have been stuck here and starved or eaten. Przez kogo? Przez misia, na którego ja poluję. Dumb animal. Oh. What'll I tell Mildred? Well. Do you need a ride home, ma'am? Oh, yes, Mister. Please, thank you. Chodź tu, koniu. I live over in Annisburg. No problem. Gdzie jest Annisburg? Dawaj, Habeto, szybciej. Faj, temu koniu się wcale nie śpieszy. Co za dziad? Co ty nie powiesz? Musimy wsiąść na konia. No to siadaj, babo jedna. Siadaj i się trzymaj. Zaczynamy zabawę. Iho! O, ptoki. Jelenie. Kurde, zwierzyna tutaj jest. No właśnie nie wiem, skąd mam wiedzieć. I was off inquiring about a possible new line of work. I borrowed a friend's horse for the trip. See, my husband, well, it's just me and my boy now, and it's hard to find work. I'm sure it is. A good opportunity. That's what I'm looking for. Grzywna 115 dolków. I won't work in a saloon, but I've got sharp eyes and quick hands. Lord! There we go. I was hoping to get a job working as a seamstress. A wealthy man said he'd pay me for the work. No, chyba jednak nie. Na skróty można, na skróty przejechać między drzewami można. You may be right, I suppose. Siemanko. He said he'd provide room and board for me and for my child. He wanted to meet me first. I'd be careful with offers like that, ma'am. I can't afford to dismiss offers like these, even if they do seem odd. Just be careful with all I'm saying. Oh God! Czego ty się drzesz, Jezu? Lekko obcierko od drzewa, ona się drze jakby ją nie wiem co tam. Jadę, no przecież jadę. Finding me is the only good thing that's happened to me in a long while, sir. Potrącimy jeszcze jednego jelenia? Da się go potrącić? Ach! Co to było? Ej, stój! Kurde, królika żeś tego ubił. Królika to biorę. Are you sure this is the best way? Oczywiście. Poczekaj, paniusiu, na chwilę tu. Get back on the horse. My leg is starting to swell. Tak jest, poczekaj, kobieto. Why'd you stop? Ej, potrąciłem jakiegoś dychlaka. Kogo? Co my tu mamy? Martwa wiewiórka, zły stan. Dobra, może być. Jademy dalej, moi drodzy, jademy dalej. Potrąciłem martwą wiewiórkę. Ona nie była martwa, ja ją uśmierciłem, ale trudno. Że ja pierdzielę, tato się drze naprawdę. Zwariowała. Ale coś tu, jakieś czarne chmury, co tu się dzieje? Kominy dymią, kopciuchy jedne. Ich ustawa antysmogowa nie obowiązuje chyba. Grzywna 115, nie no, będę musiał iść, kurde, chyba zapłacić tą grzywnę. Czy da się jakoś przeciąć? Czego drzesz?
Tu Micha. Dobra, wypad, baba. Srebrny pierścień z emblematem, proszę. Co my tu mamy? Gdzie my jesteśmy? Zacznijmy od tego. Tu jest na pewno jakaś poczta. Musimy jechać na pocztę, nie wiem co to jest. To jest jakiś broń. Musimy jechać na pocztę, a w ogóle mam kasę jakoś? Gazety? Nie, gazety nie. Ja bym na pocztę pojechał, bo z tego co wiem, to mi powiedzieli już. Na poczcie się wykupuje. Żeby mnie tu nie zdjęli. Konie na torach, czy to jest dobry pomysł? Dobra, zobaczmy. Dzień dobry. Hello, siemanko. No i co? Nic nie mogę zrobić. To nie jest poczta. Bo poczta jest tam. Tu jest okienko pocztowe. Ticket? Nie chcę ticketa. Tu jest poczta. Też nie. Tu jest poczta za zamkniętymi drzwiami. Czego się drzesz, chłopie? Pracownik, no i co? Zabiorę ci zegarek. Też. Karty? Karty zabiorę ci? Kokaina do rzucia. Siemanko. Ukradniemy was? Just lazing about, huh? I've heard worse from better men. Fine by me. Let's just dobra, kolego. Zapłać grzywnę, kup bilet na pociąg. Nie, dobra, zapłać tą grzywnę może. Niech mnie już nie ścigają, bo to będzie rosło. Nowy Hanover. No i dobra, teraz gdzie my jesteśmy? Łopanie, gdzie my daleko jesteśmy? Johannesburgu. Tu mamy stajnię swoją. No dobra, to byśmy chcieli tutaj chyba pojechać, nie? Zobaczmy jeszcze tylko tą legendę, co to jest. Ściganie zbiegów. No dobra, to kupmy bilet. Kupmy bilet, panie kolego. Kup bilet na pociąg. No dobra, ale gdzie ja mam jechać? Bo ja nie, tak naprawdę to ja nie pamiętam, gdzie ja mam jechać, nie? Gdzie to się, jak to się nazywało? To się nazywało, moi drodzy, Valentine. Do Valentine? Valentine. Do Valentine. Zobaczymy, czy jest w ogóle taka opcja, żeby wykupić bilet do Valentine. Jest Valentine, 6,70, jedziemy. Tak jest, poczekamy sobie. Ciuf, ciuf. No i cóż, dojeżdżamy do naszego Valentine, moi drodzy. Tylko ciekawe, gdzie będzie mój koń. Mi się nie zdziwi, żeby ten mój koń był tam. I teraz będę musiał jechać po konia. Chyba nie, co? Czy tu koń stoi w stajni? Nie, jest tu. Dobra, to jeszcze jak tu... Chodź, Mietek.
Okej, boy. Dobra, pojedźmy jeszcze tutaj do stajni, bo tutaj chyba ta stajnia była, nie? Tam będzie stajnia, tu. Ulepszymy tego... tego pchlarza naszego. Nie, nigdzie nie potrzebuję jechać. Znaczy tak, potrzebuję do stajni jechać. Stajnia była gdzie? Tam czy tam? Kurde, patrzcie, i źle. Nie, no dobrze, jak pojadę tą drogą, to dojadę do stajni. Dobrze jest. Jedziemy, tam stajnia. Jedziemy jeszcze ewentualnie sobie. Ulepszymy jego, zobaczymy co będziemy mogli ten wydobyć. Upiększyć. O, a ten kiełbasy sprzedaje. Brrr. Rzeźnik, czekaj, a zobaczymy. Czy mogę mu sprzedać zdechłego... nie wiem co. Sprzedajmy, co my możemy sprzedać. Rzeźniku, co to jest? O, to bym chciał na przykład. A to? Dojrzała sarnina, to masz. A jeszcze coś mogę? Nie mogę więcej, dobra. A ja miałem zobaczyć... co to za koń jest? Nie będę cię tu, jak te konia z... Morgana, to już znamy Morgana. Hello there, mister. We're collecting for an orphanage in San Denis. You looking for trouble? Please give if you can. Zaraz ty będziesz szukał, kurde, problemów. Jak zejdę z tego konia. Dobra, kup konia. Zarządzaj posiadaniem mi koni. Tennessee, o, mam pusty boks i mam pusty boks. Koń ardeński. Dobra, nie. Mietkiem miałem. Wyposażenie mietkę, właśnie. Siodła, tu teraz sobie zrobimy. Jakieś ładne siodło byśmy sobie wybrali, nie? Siodło naganiacza, z rancha. Pościgowy. Lamy McLeod. O, te mi się podoba. Te ma kolory standardowe, ulepszone. Ulepszone. Czarne, nie? Albo nie, takie. Dobra, powiedzmy... sikora, okej, okay, mamy siodło. Teraz tak, juki byśmy sobie też, ulepszone juki mają być. Ciemny dąb. O, to by było, kasztanowe. Dobra, cicho, chłopie. Płaskie żelazne. W sumie te mogłyby być, nie? Albo te. Dwoniaste strzemie, oxbow. Okej. Okay. Różki, co to za różki? O panie. O panie. Na grubo. Dobra, ale to kosztuje. Derki, zobaczmy derki. Tak naprawdę to nie widać żadnej tej derki, nie? Pod spodem, czy tam derka, to tam... Ale śpiwór sobie weźmiemy. Płócienny śpiwór. Jakiś ładny kolor. A wyścielany śpiwór. Nie, płócienny. Ty, on... a on... Kurde, jest za kasę, dobra, niech będzie. No i dobra, chyba to, nie? A dodatkowe co możemy? To nie, to nie. A Tennessee... o! Tennessee Walker też jest, proszę bardzo. Ja mam jeszcze tu trzeci, czwarty. Ale jaja. Mogę założyć mu siodło. A jakbym chciał tu kupić konia, ale to tylko te są, a ja nie mam kasy.
Ten ma Tennessee, proszę bardzo, 5 na 4. A ten, proszę bardzo, użyj swojej siły, by pomagać słabszym. Nie, no to jeździmy na mietku. A może Tennessee byśmy sprzedali? Jakbym go 12 dolków? Jasny gwint. No dobra. Dobra, trzeba jechać chyba, moi drodzy. Jechać po kolejne zadania, ale kolejne zadania oczywiście w kolejnym odcineczku. Ja tymczasem... Tam coś się dzieje, bo coś mi mrygło, ale nie wiem co. Tu coś się dzieje, o prrr. Może jeszcze zobaczymy, co oni na końcu robią. I guess you forgot about the interest. Oh. Hey! Quit this damn foolishness! What you staring at? Move along! Oh. Oh. Move along, we'll get you next. Looks like you need a lesson. Okay then, gentlemen. Dawaj go, dziada, będziemy teraz lać. Dawaj go. I ty, zrzuciłeś mi kapelusz. Nie ma odpuszczania. Dziady, dałem mi kapelusz. O, teraz będę z takim kapeluszem jeździł. A co? Podnieś pana. Kolega żyje? Co ja mam z nim zrobić? Świadek, śledztwo w toku. Białym symbolem. Jakie świadki, no idę go pomóc, no pomóc mu idę, no. Morderstwo? Jakie morderstwo? Co oni wymyślają znowu? Dobra, wyjdź stąd. Tylko nie strzelaj do mnie, wychodzę. O co ci chodzi? Czemu do mnie strzelałeś? Zgłoszone przestępstwo. Dobra, idę tam do szeryfa, no. No nie sto... No poddaję się, no przecież nic nie robię. Halo, 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 stop. No, pytałem się, no. Ile tam była grzywna, bo nie zauważyłem. Grzywna, czyli no złapali mnie. Ujo, siedzę w więzieniu, proszę bardzo. Zajęcie niedostępne, bo nie interesuje się, to po prostu trudne prawa, wróć później. No dobrze. Poleżymy sobie, odpoczniemy. Całą noc sobie przesiedziałem. Ale dobrze, że koń mi jest. Minus 12 dolków, ja pierdykam. Dobra, nic, jedziemy, moi drodzy, po... A nie, czekaj, jeszcze, jak już tu jesteśmy. Wróćmy tutaj do sklepu, zobaczmy, co tu nam pan oferuje. Dusznika, przejrzyj katalog. Pokaż ten katalog. Jasny gwint, strzelby, amunicja, akcesoria. Jakie mam akcesoria do tego, proszę bardzo. Olejki, nie olejki. Dobra, nie, to weźmy spis treści. Karabiny powtarzalne albo takie zwykłe karabiny. O! Kurde, jakie ceny. Patrzcie, jakie ceny. Z lunetami. Dobra, to nie, to tak nie. A może można zmodyfikować coś u pana? Zobaczymy, co pan mi powie. Jakbym chciał zmodyfikować swoją broń na przykład.
Nóż myśliwski. To bym chciał zmodyfikować. Wyczyścić. Chyba głupi jesteś sobie. Czyszczenie to mnie elementy. Ain't no trace of rust on that as far as I can see. Nie. O. Beautiful condition. Keep it up. Elementy, kolby mogę na przykład, co tu się coś zwiększy? Make this piece work a lot better for you. Bolts, triggers, parts. Celność trochę się zwiększy. Ale chyba nie bym chciał tego. O, osłona. A co idzie z osłoną? Nic. Może też tego nie ruszymy, a może jeszcze w dubeltówce coś będziemy mogli zrobić. Elementy. Celność się zwiększy, ale niewiele. Kolba. Słabo. Osłona. Słabo. Zobaczymy co nóż. O, metal. Ostrze mamy. A, to jest tylko takie, tak? Okej, okay. A jakbyśmy wzięli sobie grawerunek, na przykład pełen grawerunek. Tego nie możemy, szkoda. A lakier możemy? O, lakier tego możemy zmienić. Najdroższe jest za 5. Nie, nic tego, moi drodzy. Dobra, nic tego. Na razie sobie nie będziemy tego. Oh, wait. You're that fellow who had to fight with Tommy outside of Smithfields? Yep. People are still talking about that fight. I ain't. Well, fair enough. Neither's Tommy. Anyway, how can I help you today? W niczym już. Dziękuję. Dziękuję w niczym już. Wychodzimy od rusznikarza, ale już wiemy, że jest rusznikarz. Tam jeszcze coś jest zablokowane, nieważne. Dobra, moi drodzy, jadę do obozu, bo tu nie ma na co siedzieć. Jedziemy do obozu po kolejną misję, którą oczywiście zobaczymy w kolejnym odcineczku. A tymczasem żegnam się z wami, na razie, do usłyszonka, na razie, hej, hej.